wrażenie, że oni też troszeczkę bardziej już w głowach teraz mają i sam mecz, i oczywiście ten dramat Klebera. Kieł jest piłką w polu karnym. Gdzieś ta piłka jeszcze przypadkowo trafia pod nogi Możdżenia. No i ten rezerwowy młody chłopak stawia kropkę na D. Wisła jest rozbita, ale tak sobie myślę, że na jej postawę w ostatnich 2-3 minutach to miała przede wszystkim sytuacja związana z Kleberem. Zdecydowanie. I tak to ta sytuacja plus ten, że tak powiem, teraz niefart, bo widzimy, że próba wybicia skończyła się nastrzeleniem własnego zawodnika Wisły Kraków i tam wracając, to jest takie szczęście napastnika, który potrafi, czy zawodnika w ataku, to w przypadku Możdżenia, być tam gdzieś, gdzie powinien i ta piłka sama do niego trafi. Nie, jeżeli nie od partnera z własnego zespołu, to do no, przeciwnika. Niestety zaczęła się jadka na stadionie. Co to znaczy? Boże, bo to jadka, to jest naprawdę już, nie spodziewałem się, że na takim stadionie może do tego. No, prawdziwa bitwa, no kibole przy sobie są i się leją, także niestety jest niedobrze.